Marsz! Bye.
Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, szanowni kombatanci, sybiracy, szanowna pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, szanowny panie pośle na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, szanowny panie prezydencie, panie przewodniczący rady, szanowna pani przewodnicząca Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego. Szanowny panie generale, dowódco, szanowni przedstawiciele służb mundurowych, szanowni państwo tutaj radni, droga młodzieży zgromadzona na dzisiejszej uroczystości tak licznie, żołnierze kompanii honorowej, wszyscy tutaj zgromadzeni na dzisiejszej rocznicy. 80 lat temu, 17 września, Armia Czerwona uderzyła na Polskę. Ale przedtem były dwa pakty, Ribbentrop-Mołotow. 23 sierpień i 28. To był czwarty rozbiór Polski. Jak postępowały te wojska sowieckie? Polska się broniła jeszcze miała trochę sił, ale armię dwóch systemów totalitarnych, nazistowskich Niemiec i stalinowskiego Związku Sowieckiego, uderzyły na Polskę. Jak to wyglądało? Otóż mordowano polskich żołnierzy. Mordowano żołnierzy z Korpusu Ochrony Pogranicza. Mógłbym tutaj podać przykłady. Dowódca Armii Ukraińskiej wydał taki rozkaz. Bij bronią, kosami, siekierami właśnie polskich obszarników. To 1945 roku. I wreszcie zwołano też konwencję londyńską. Cztery pakty zostały złamane. Za nic oni to wiedzą. Zachód nie reagował. To prawda, Times na drugi dzień napisał o nożu w plecy. Ale następowała depolonizacja, straszyła Polaków właśnie tam. Już 22 października wybrano zgromadzenia ludowe zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. 5 dni później te zgromadzenia uchwaliły ustawę państwową. Oczywiście one były związane z komunistów tam z tamtych rejonów. Ustawę o włączeniu do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Oczywiście Rada Najwyższa się przychyliła do tego ich łaskawie Rada Najwyższa Związku Radzieckiego. I 1 listopada wcieli łaska Związku Radzieckiego, tą ukraińską, prawda, Republikę Socjalistyczną Radziecką, a drugiego już to samo zrobiła z Białoruś. Jeszcze na dodatek 29 listopada Rada Najwyższa wydała ustawę, gdzie Polacy od 16 roku życia otrzymywali paszporty radzieckie.